Witamy w przedświątecznym odcinku GoLine TV, powered by the Outlaws. Chris Jasiak i Krzysztof Wydrowski. Za nami druga kolejka Top Ligi PLFA i pierwsza kolejka PLFA 1. O PLFA 1 nie będziemy się za dużo rozwodzić, ale o Top Lidze porozmawiamy dosyć długo. No, pierwszy mecz. Panthers Wrocław i Kozły Poznań. Co o tym powiesz, Krzysztof? No mecz bez wielkiej historii. Kozły zostały rozjechane, tak jak się spodziewaliśmy. Ja tutaj dokładnie ten wynik typowałem. 56-6, było 56-7. Co mnie cieszy bardzo, Bartek Dziedzic bardzo szybko dostał szansę i tą szansę wykorzystał, tak? Trzy przyłożenia na podanie, co prawda dwa do running backów, to trochę tak zaburza statystyki, no ale trzy przyłożenia na podanie, jedno biegowe, znakomity mecz młodego rozgrywającego drużyny Panthers. No tak, obydwoje typowaliśmy Panthers tutaj w tym pojedynku. Widzimy, że trudny sezon Kozłów jest coraz trudniejszy, bo to druga wielka porażka z rzędu, a Panthers pokazali się jako bardzo mocna drużyna, też drugi raz z rzędu. Tutaj dodam jako ciekawostkę, że zawieszony był, tak jak mówiliśmy, Emilio Dangote. Tak. Natomiast nasi słuchacze nie wiedzą, że był wniosek, żeby zawiesić go na 8 meczy, wpłynął do komisji dyscyplinarnej. Natomiast my tutaj w komisji dyscyplinarnej wyszliśmy z inicjatywą, żeby zrobić karę w zawieszeniu i ostatecznie Emilio... Zobaczyć, jak będzie postępował w ciągu roku. Tak. Ma nad sobą miecz, który nad nim wisi. Jak coś przeskrobię, to tak naprawdę już po nim w Polsce. Ale myślę, że Emilio w tym roku już nie będzie rozrabiał. No, miejmy nadzieję. Kolejne spotkanie. Lowlanders Białystok, Husaria Szczecin. Tak. Ty typowałeś Lowlanders, a ja Husarię. Myślałem, że wygrają 21 raz rzędu. No i to, co pokazali w pierwszej połowie, wszyscy myśleliśmy, że wygrają. Tak, to było 21-0, 21 wygrana 21-0, ładnie wszystko się meczuje. Mogło tak się skończyć, tak? Ale na szczęście wyszło na moje. Lowlanders wrócili w tym meczu, zrobili mega robotę w drugiej połowie. Tak. Tutaj Alex A-Train ciągnął tą drużynę i udało im się wrócić. Ostateczny wynik 36-29 dla Lowlanders i Lowlanders dalej w grze o playoffy. Tak, i to ważna lekcja, pamiętać, że obojętnie co się nie dzieje, zawsze jest szansa wygrać. Tak samo jak kiedyś Houston grał z Buffalo w playoffs, było 34-3. Po pierwszej połowie Buffalo przegrywał i wygrał 37-34. Ciebie strasznie ciągnie do tego Buffalo. Dogadałbyś się z Luke'em Zetazate, z koordynatorem reprezentacji, bo też jest fanem Buffalo Bills. No ja nie jestem fanem Buffalo, ale dobry to był mecz. No i przejdźmy do ostatniego meczu tej kolejki. Hit, mecz szlagierowy między Warsaw Eagles a Gdynia Seahawks. Tak, wynik, no, dobry. Wysoki wynik, ofensywny mecz, 47-31. Nietypowy, nie futbolowo, tam były gdzieś podwyższenia za dwa, więc dużo różnych rzeczy się działo. Tak. Moim zdaniem ten mecz spełnił wszystkie oczekiwania widzów. Cieszę się, że tak został zagrany. Angelo Pease nie był tak dobry jak w pierwszym meczu, tutaj klasa rywala trochę wyższa. Natomiast Micah Brown pokazał, na co go stać i poprowadził tą ofensywę Seahawks do zwycięstwa. Dwa przyłożenia Pawła Fabicha, tight enda Seahawksów, to jest często wykorzystywana w redzone broń drużyny Jastrzębi. Tak. Odpowiedzią były też dwa przyłożenia innego polskiego skrzydłowego, Krzysztofa Owsianowskiego, pozyskany z Kozłów dwa lata temu, już w zeszłym roku błyskał formą, teraz potwierdza swoje aspiracje do reprezentacji Polski, bardzo, bardzo dobry zawodnik. No cóż więcej można powiedzieć o tym meczu? Nie, bardzo dobry widowiskowy mecz, to taki mecz dla fanów, tak? No zachwycaliśmy się tym meczem, ale też w tym meczu było dużo błędów. Tak, zdecydowanie. No Herb Bynes, trzy interception w kolejnym meczu. To zaczyna wyglądać niebezpiecznie. Głównym jego targetem nie był Krzysztof Owsianowski, tylko Charles McCrea. Nie wiem, ściągnęli go chyba jako receivera, ale po co komu receiver mecz 70 w top lidze. Trochę te transfery Eagles miały być świetne, a wyszło jak co roku. Najważniejszy Eagle to nie był obecny na tym meczu, bo był w Stanach, tak? No tak, to też udany, nieudany transfer, tak? No bo Babsowi się udało. Bardzo się udało Babsowi. Bardzo się udało, ale Eaglesom nie bardzo, tak? Dalej mają te dziury w O-line'ie No bardzo by im się przydał przy tym meczu, nie? Zdecydowanie, taki zawodnik jest rajem każdego quarterbacka, marzeniem każdego quarterbacka. Na wagę złota, tak? Po śmiesznej sytuacji z sędzią w ubiegłym tygodniu, to w tym tygodniu mieliśmy parę wątpliwych sytuacji, nie?
No tak, tak, tak. Można powiedzieć spadek sędziowskich. Mamy ten luksus posiadania powtórek. Sędziowie nie mają tego luksusu na boisku, więc... Patrząc z góry i z daleka. Tak, tak, nie zawsze można ich tak ostatecznie winić, no bo w tych pozycjach, w których byli czasem ustawieni, to nie można podjąć dobrej decyzji. Natomiast może warto nie podejmować żadnej, tak, wtedy. W meczu Lowlanders z Husarią blok w plecy gwizdnięty na zawodniku Husarii, który był typowym blokiem w bok. To się często zdarza, mi też się to zdarzało, to jest mega frustrujące. Kasujesz gościa z blindside'u, a oni ci rzucają flagę. Tak, tak, bo nie widzą do końca, ale ja osobiście uważam, że bez replay jest lepiej. Ja jestem taki zwolennik czystej formy futbolu, że jest to gra ludzi, gra na boisku i to co widzą, to co jest, to ma być, a nie, że jeszcze jakiś film będziemy z 30 różnych stron analizować i wymieniać wszystko. Oczywiście, bo wtedy Dez miałby prawie touchdown, tak? No i jeszcze sytuacja w meczu Seahawks-Eagles. Tak, tak, to był close call. Nie jestem pewien, czy to ziemia spowodowała fumble, czy ta piłka zaczęła się już ruszać odrobinę wcześniej. Wydaje mi się, że tam fumbla rzeczywiście nie było, ale to potrzeba wprawnego oka i dużo szczęścia, żeby podjąć w takiej sytuacji słuszną decyzję. Na szczęście to nie miało dużego wpływu na wynik tego meczu, tak? Tak, to już była końcówka. No. Przy dużej dozie szczęścia Eagles mogliby zdobyć touchdown, kopnąć sidekicka i zdobyć kolejny touchdown, ale to były chyba marzenia Jacka Śledzińskiego. Ostatnio NFL to ma mocny polski akcent z Babsem. Ja nawet dostaję e-maile i linki od moich kolegów w Stanach, pytając się, kto to jest, jaki to zawodnik, czy go znasz, jak on grał, czy wiedziałeś, jak on gra. Dużo, dużo komentarzy związane z Babsa tryout i ostatecznie podpisanie kontrakt z Minnesota Vikings. Chyba musisz dodać na Facebooka zdjęcie z Babsem z tego spotkania założycielskiego Leśnica Outpost. Tak, już wszyscy razem byliśmy. Dodatkowy fame. Powiem ci, ten temat Babsa jest oklepany trochę. Myślę, że większość osób już się nim męczy. Tym tematem oczywiście, nie Babsem. Natomiast jest to dalej wielki sukces. Ja bym chciał tak breakdownować tutaj, co będzie się działo dalej, tak? Roster Vikingsów to w tej chwili 75 osób. Po drafcie będzie to 90 osób. Roster w sezonie to 53 osoby, zatem tak. 45 osób w składzie zasadniczym. 35 osób jeszcze będzie zwolnionych. Tak. I tutaj pytanie, czy Babs będzie wśród tych osób? Jego kontrakt nie jest gwarantowany, jego można zwolnić w każdej chwili. Ale moim zdaniem to się nie stanie. Ja jestem optymistycznie nastawiony do sytuacji Babsa. Moim zdaniem w najgorszym wypadku wrzucą go do praktyki składu. To jest, jak napisało ESPN, mamut. Tacy ludzie są już na wymarciu, tak? Takich ludzi nie ma, więc oni muszą go przetrzymać w practice składzie. Powiem więcej, Babs może nie być Wikingiem już w tym roku, bo jak będzie w practice składzie, to może jakaś drużyna będzie chciała go podpisać do 53. On może być wszędzie, tak, tak, tak. To, że on się zahaczył, to tak naprawdę w tym momencie daje mu szansę grać generalnie w NFL, a nie tylko Vikings. Ja z tobą się zgadzam, że prawdopodobnie, obojętnie co się nie stanie, to on zostanie na practice squad. Czy to będzie practice squad w Minnesota, czy practice squad w innej drużynie, to na pewno zostanie w NFL. Natomiast wszystko moim zdaniem w tym momencie zależy od nastawienia Babsa, od tak naprawdę nie od siły mięśni, ale od siły głowy. Jak on myśli, jakie ma nastawienie mentalne do tego wszystkiego, bo rzeczywiście walory fizyczne on ma, żeby osiągnąć sukces w NFL. Teraz wszystko zależy, czy on mentalnie jest przygotowany, żeby osiągnąć ten sukces. Ja myślę, że jest. Podjął dobrą decyzję, został w Stanach, nie wraca na Wielkanoc do Polski, przygotowuje się, nie będzie miał tego jetlaga, tak? On skarżył się dosyć mocno, że 6 dni nie spał już teraz w trakcie tych wszystkich wydarzeń, tak. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobra decyzja. Jego agent jest bardzo dobry, załatwił mu ten kontrakt, tak? Więc teraz da mu dobrych trenerów, którzy przygotują go do minicampu, do OTA-sów i miejmy nadzieję, Babs pokaże na co go stać, pokaże polską szkołę futbolu, czyli grę do końca, grę z pasją, grę nawet za darmo, tak? Bo my robimy to z pasji, z miłości do gry. Tak. On ma tą miłość, udowodnił to już tutaj i teraz powinien to udowodnić wszystkim w Ameryce. Ja myślę, że udowodni, myślę, że pokaże. W tym odcinku to już wszystko od nas. Ponieważ to ostatni odcinek przed świętami, wyjątkowo jesteśmy w komplecie. Wesołego, futbolowego jajka. A teraz przechodzimy do ABC futbolu. Przemień, wracaj do tablicy. Dobra. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w cyklu ABC futbolu kończymy o defensywach. Na koniec cover 4, cover 4.
Obrona strefowa, nazywana tak od czterech defensive backów, którzy stoją na samym końcu obrony. W podstawowym wariancie defensywy, o którym będę teraz mówił, dość daleko od linii wznowienia akcji. Odpowiedzialnością tych czterech graczy są cztery strefy. Każdy odpowiada mniej więcej za 1/4 szerokości boiska. Możemy to tak schematycznie wydzielić. Kluczem dla tej defensywy jest to, że obaj safety obserwują graczy ustawionych w slocie, a jeżeli gracza w slocie nie ma, to jednego z running backów. Jeżeli gracz w slocie gra jakąś krótką ścieżkę, na przykład jakiś slant, gdzieś tutaj biegnie na zewnątrz, to wówczas obaj safety mogą podwoić zawodnika na zewnątrz. To pozwala cornerbackom być nieco bardziej agresywnym. Trzej linebackerzy, trzy strefy płytkie. Co jest zaletą tej obrony? No przede wszystkim zaletą jest to, że bardzo trudno w tej defensywie, przynajmniej w tej podstawowej wersji, zagrać piłkę daleko za plecy. Dlatego jest to defensywa używana głównie wtedy, kiedy obronie zależy na tym, żeby ofensywa grała akcje krótkie. Pozwalają zdobywać teren, ale nie pozwalają na big playe. Natomiast podstawową słabością tej defensywy są strefy flat, czyli te strefy na skrzydłach, blisko linii wznowienia akcji, ponieważ tam brakuje tego cornerbacka, który z reguły tutaj w tym rejonie działa. Muszą to kryć linebackerzy, którzy są graczami silniejszymi, mniej zwrotnymi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te podstawowe defensywy. Oczywiście musicie pamiętać, że jest to takie abecadło. Te defensywy w formie czystej są rzadko wykorzystywane, najczęściej są to różne mutacje, wariacje na temat. Na przykład cover 6, czyli sytuacja, kiedy na jednej stronie mamy cover 4, na drugiej stronie mamy cover 2. Mamy na przykład cover 4 press, kiedy cornerbackowie grają bardzo blisko linii wznowienia akcji i tak dalej. Natomiast mam nadzieję, że dzięki tym podstawom będziecie w stanie obserwować te defensywy, wyciągać wnioski i w jakiś sposób lepiej analizować to, co się dzieje na boisku. To na tyle dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia.